Język białoruski, albo inaczej, białoruska jamowa. Wśród języków indoeuropejskich możemy wydzielić języki słowiańskie, które dzielą się z kolei na trzy grupy. Języki południowosłowiańskie, języki zachodniosłowiańskie i wreszcie wschodniosłowiańskie, do których należy nasz dzisiejszy bohater, czyli język białoruski. Republika Białoruś liczy ponad 9 milionów mieszkańców. Z tej liczby jedynie 2 miliony z kawałkiem to ludzie, którzy na co dzień posługują się w codziennej komunikacji językiem białoruskim. I większość z tych osób to mieszkańcy wsi. Poza Białorusią język ten można usłyszeć w Polsce, w 5 gminach graniczących z Białorusią, również podobno w rosyjskiej Smoleńszczyźnie, a także w części Litwy graniczącej z Białorusią. W tych regionach występują dość znaczne mniejszości narodowe białoruskie. Pierwsze charakterystyczne cechy odrębności językowej na terenie dzisiejszej Białorusi zaczęły się pojawiać gdzieś około XIII-XIV wieku. Ten język, który tam powstał, nazywamy dzisiaj starobiałoruskim. Jeśli ktoś z Was spotka się kiedyś z określeniem język staroukraiński, to tak, to jest ten sam język. A jeśli przypadkiem jeszcze komuś się wymsknie powiedzieć przy Was język zachodniorosyjski, to nadal jest ten sam język. Więc zależy, którą stronę frontu wybierzemy, taką możemy sobie obrać i gdzieś tam uważać ten język. My dzisiaj się skupimy na języku starobiałoruskim. W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego język białoruski przeżywał swój rozkwit, taki jakiego jeszcze nigdy wcześniej ani nigdy później nie przeżył. W XVI wieku spisano w języku starobiałoruskim jedne z największych kodyfikacji w Europie tego czasu, czyli statuty litewskie. Dokładnie były ich 3 i każdy z nich w oryginale był napisany po starobiałorusku. Jak łatwo zgadnąć, język starobiałoruski był językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego. Co prawda w dokumentach był wtedy nazywany ruskim, ale wiemy, o co chodzi. Niestety, wraz z biegiem czasu i wraz z coraz większym wpływem Rosji na tych terenach, a zwłaszcza po rozbiorach Rzeczypospolitej, język białoruski zaczął tracić na znaczeniu. W XIX wieku, na fali romantycznej rewolucji, która się rozpowszechniła po całej Europie, niektórzy również urodzeni na Białorusi, poeci, młodzi studenci, młodzi pisarze, zaczęli próbować pisać po białorusku. Większość z nich, a w zasadzie wszyscy z nich, mieli ogromne problemy z publikowaniem swoich dzieł ze względu na panującą cenzurę i na to, że język białoruski w zasadzie nie był uważany za coś, co istnieje. Jakby wtedy powiedział ktoś ci, że istnieje język białoruski, no to byś prawdopodobnie wysłał go do psychiatryka albo na Sybir. W związku z czym ówcześni twórcy próbują różnych sztuczek, na przykład mówią, że publikują w języku bułgarskim, bo i tak nikt z cenzorów nie zna tego języka, więc powiedzą, że to jest po bułgarsku, albo publikują po polsku, znaczy napisane po białorusku, ale jako język, powiedzmy, mieszkańców jakiejś wsi i tak to mniej więcej przechodziło. Mimo wszystko tych otworów nie wychodzi zbyt wiele w tym czasie. Kolejnym problemem języka białoruskiego był brak zasad pisowni, brak zasad gramatycznych. Nie było nic spisane w zasadzie, jeśli chodzi o ten język i wszystko polegało na tym, jak się mówiło w danym regionie, czyli gdzieś tam w okolicach Pińska mówiło się tak, a w okolicach Mohylewa mówiło się inaczej. W 1918 roku Bronisław Taraszkiewicz podjął się spisania zasad pisowni języka białoruskiego i od tego czasu jego wariant gramatyki i wariant pisowni nazywa się potocznie Taraszkiewicą. Wydał on to w książce Gramatyka Białoruska dla szkół. W 1933 roku już w Związku Radzieckim przeprowadzono kolejną reformę pisowni, reformę gramatyki i zasad języka białoruskiego i od nazwy komitetu, który się tym zajmował, potocznie funkcjonuje nazwa tych zasad obowiązujących dzisiaj na Białorusi jako narkomałka. Z racji tego, że język białoruski od zawsze był areną wpływów, areną walki o wpływy między językiem polskim i rosyjskim, no to w fonologii zachowało się wiele cech obydwu języków. Na przykład mamy w języku białoruskim zawsze twarde szy, czy, ży, ry, dy, które w języku rosyjskim, jak być może część z Was wie, bywają czasami zmiękczane bardzo mocno, bądź tak lekko. Z kolei drugą rzeczą charakterystyczną dla tego regionu jest oczywiście twarde l i miękkie l, którego w polskim nie ma, mamy jako l i eł, ale tam nadal funkcjonuje. Inna ciekawa rzecz to zmiękczanie, na przykład mamy w Polsce cyci z zi, to w białoruskim jest cyci z zi.
To jest tak pomiędzy, coś takiego nam wychodzi z tego wszystkiego. I teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli charakterystyczne rzeczy, po których można odróżnić język białoruski. Jakby te wcześniejsze cechy również się do tego tyczą, ale pierwsza sprawa, dźwięczne h, które wymawiamy h. W ten sposób jest to dźwięczna litera. W cyrylicy jest zapisywane jako g, a w łacince, w transliteracji jest zapisywane jako litera samo h. Innym ciekawym elementem języka białoruskiego, który funkcjonuje w zasadzie tylko tam i poza tym wydaje mi się, że tylko jeszcze w esperanto, jest litera u krótkie, która zazwyczaj powstaje wtedy, kiedy zastępuje nam literę u, w bądź l po samogłoskach. Czyli na przykład mamy tutaj takie słowa jak autobus, przyszedł czy archiv. Język białoruski zapisuje się zmodyfikowanym wariantem cyrylicy i takim językiem spotkacie się w 99% przypadków. Istnieje również sposób zapisywania języka białoruskiego łacinką i są ludzie, którzy z niego korzystają, zazwyczaj jednak robią to ze względów politycznych. Co należy podkreślić, to to, że język białoruski ma swoją oficjalną, zesłowiańszczoną transkrypcję, co możecie na przykład zobaczyć w mińskim planie metra. A, byłbym oczywiście zapomniał, język białoruski można zapisywać również w ten sposób. I tak, wcale nie wrzuciłem wam tutaj losowego obrazka. To są zapisane po białorusku teksty, zapisane pismem arabskim. Dlaczego? Dlatego, że na Białorusi i po dziś dzień żyją Tatarzy. Białoruska leksyka charakteryzuje się dość dużą fakultatywnością ze względu na wpływy polskie i rosyjskie. Oczywiście w ostatnich dziesięcioleciach właściwie napływ tych rosyjskich słów jest większy, ale nadal możemy się posługiwać często dwoma wariantami. Na przykład jeśli komuś jest bliżej do rosyjskiego narzecza, może powiedzieć klubnica, a jeśli komuś jest bliżej do polskiego, wtedy powie truskalka. Gramatyka języka białoruskiego jest podobna do wielu języków słowiańskich. Nie ma tutaj zbyt wiele do wyjaśniania, bo wiele konstrukcji możemy zbudować na zasadzie kalek z języka polskiego, ale uważajcie, nie róbcie tak zawsze, bo to nie jest pożądane. Funkcjonuje w języku białoruskim zasada jak słyszysz, taki pisz. Sprawdza się ona w większości przypadków, ale takim najjaskrawszym wyjątkiem jest chyba partykuła nie, którą zawsze zapisujemy nie. Ale jeśli następny wyraz zaczyna się na sylabę akcentowaną, to wtedy nie przechodzi w nia. Dobra, ale w takim razie co to jest ta akcentowana sylaba, tak? Bo w języku polskim w zasadzie nie znamy czegoś takiego. Było coś o akcencie, że on zawsze jest na przedostatniu i tak w zasadzie sobie z tym żyjemy. I to jest rzecz, na której Polacy bardzo często się potykają, kiedy uczą się białoruskiego, czy też innego języka, który ma przechodnie akcenty. I uwaga, akcent niesie znaczenie. Możecie na przykład powiedzieć ja płaczu albo ja płaczu. I w tym momencie od tej małej różnicy, od akcentu, zależy to, czy właśnie płacicie, czy płaczecie. Chociaż w sumie, czy wydawanie pieniędzy często nie łączy się z uronieniem kilku S? You serious? Okej, w opisie filmu zostawię wam kilka linków do ciekawych materiałów i do źródeł w języku białoruskim. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć żadaję wam usiacho dobraga i do zobaczenia u następnym filmie. Papa, to było dobre. To jest dobry film. Mordo, to jest bardzo dobry.